Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl. Dzisiaj zrobimy tęczę! Ładna, nieduża, kolorowa tęcza, wyjątkowo robiona z rzędu na rząd. To znaczy nie ma tu ślimaka, każdy rząd jest oddzielnie zamknięty, dlatego kolory nie przechodzą, nie ma tutaj dzikich przejść. No to co? Zaczynamy! Do naszej tęczy będziemy potrzebowali kolory tęczy. Jest to fioletowy, granatowy, niebieski, zielony, żółty, jasny, żółty, ciemny, zwany także pomarańczowym, choć ja akurat ten używam jako żółty, oraz czerwony. Wszystkie nazwy, numery kolorów znajdziecie w opisie tego filmiku. Oprócz tego oczywiście szydełeczko 3,5 mm, ostre nożyczki, igiełka, tempa, żeby zszyć górę oraz dół naszej tęczy. No i oczywiście wypełnienie, bo nasza tęcza będzie przestrzenna. Będzie można przy użyciu innej włóczki, większej, grubszej, zrobić z niej poduszkę. Moja tęcza będzie pewnie niewielka. No to co? Mamy wszystko, jak widać, nie ma dzisiaj z nami znacznika. Dlaczego? Ponieważ każdy rząd będziemy oddzielnie zamykać. Nie możemy tęczy zrobić ślimakiem, no bo wtedy kolory musiałyby, nie wiem, gładko przechodzić. Dobra, zaczynamy tęczę, bierzemy na początek fiolet. Ok, zaczynamy od fioletu i od Magic Ringa, ale nawijamy go na dwa palce, ponieważ to nie będzie zwykły Magic Ring z sześciu, a to będzie wyjątkowy Magic Ring z, uwaga, 24 półsłupków. Tak, tak, nie przesłyszałeś się. I jedziemy 24 dookoła. Może spotkajmy się, jak już zrobię. Ok, to jest kółko z 24 półsłupków i teraz nie ściągamy tego zbyt mocno, tak aby zachować tutaj odpowiedni kształt, bo jak ściśniemy za mocno, to się naprawdę zacznie nam brzydko układać, no a tego chyba nie chcemy. No i dobra, co dalej? Dalej zamykamy nasz rząd. Zamykamy ten pierwszy rząd, czyli wbijamy się w pierwsze oczko i robimy oczko ścisłe. Hop, zamknięty. Teraz robimy oczko łańcuszka i zaczynamy nowy rząd. W nowym rzędzie robimy dodawanie, tak jak przez wszystkie kolejne rzędy. W każdym będziemy dodawać i na końcu będziemy mieli 128 oczek w rzędzie. Wyobrażacie to sobie, ale spokojnie, przecież to później będzie złożone i ta tęcza będzie duża. Kolorowa i duża. Każdy kolor będzie miał swoje wyjątkowe dwa rzędy. Tu mamy początek fioletowego i teraz drugi rząd także robimy fioletowym i dodajemy go robiąc dwa, ale tutaj przy pierwszym to co zrobiliśmy teraz to jest jako pierwszy półsłupek liczony, czyli tu już mamy jeden, teraz mamy dwa i teraz dodawanie. I takich dodawań mamy 8, bo każdy rząd będzie rósł o 8 oczek. I zaraz znowu. 1, 2 i dodawanie. I tak do końca rzędu, spotykamy się na końcu rzędu i zamkniemy rząd, zmienimy kolor, wszystko pokażę. Ok, kolejny rząd skończony, drugi. Widać, że on nam trochę się zwija, ale to nie ma problemu. On później po prostu po złożeniu będzie nam odchodził. To nie jest błąd, jak się zwija, spokojnie. Teraz znowu robimy to samo, wbijamy się w pierwsze oczko, robimy oczko ścisłe, naciągamy i obcinamy. Hop, zmiana koloru. To wyciągamy. Tak. Teraz możemy zacząć albo w tym, albo w innym miejscu. Dzięki temu nie będzie później widać takiej jednej linii, która będzie powstawała w momencie, kiedy będziemy zamykać rzędy. Jak zmieniamy kolor? Bardzo prosto. Robimy oczko łańcuszka, nakładamy na szydełko, bierzemy i nie musimy zaczynać w tym samym miejscu. Możemy, ale nie musimy. Ja sobie zacznę o
powiedzmy tutaj. Wbijam. I po prostu od razu przerabiam jako półsłupek. Hop, przerobione. I teraz wedle zasady dodawania nie robimy dwóch, a robimy trzy, czyli jeden, dwa, trzy i dodawanie. I dalej jeden, dwa, trzy i dodawanie, czyli dwa półsłupki w jednym oczku. I tak do końca rzędu. I też tego dodawania musi być 8. Spotykamy się tutaj. Ok, rząd jest skończony. I teraz uwaga, co robimy? Tu mamy nitkę od tego. Co jest ważne? Nie wbijamy się tutaj. Nie, tylko musimy się wbić jakby przed to. Tu jest taka pętelka, którą na tym kolorze średnio widać. O, jak ją naciągnę, to ją widać. Widzicie? Tu. Czyli tuż po, jakby tuż przed tym, o, tu jest jeszcze taka pętelka, w którą trzeba się wbić, inaczej będziemy mieli za mało oczek. Robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka i zaczynamy. Pamiętamy, że to jest jako pierwsze, czyli 1, 2, 3, 4 i dodawanie. Łatwo zauważyć, że jeżeli źle się wbijemy, to bardzo szybko będzie to widać, ponieważ dodawanie robimy nad dodawaniem, tak? Chodzi o ten sam kolor. Tutaj nie patrzymy na niżej, bo ja tu zrobiłam przesunięcie, ale dodawanie tego rzędu robię tu, gdzie było dodawanie wcześniej. Czyli jeżeli ja źle się wbiję tu na początku, to to bardzo będzie szybko widać, ponieważ dodawanie będzie gdzieś w innym miejscu, nie tu, gdzie trzeba. I tu robię dodawanie nad dodawaniem w tym samym jakby oczku. Widzicie? Jest dodawanie i dodawanie. I tak dalej, czyli 4, dodawanie i tak dookoła rzędu i tam się spotykamy. Ok, rząd skończony, zwija się ostro, nie? Ale zobaczcie, jak się złoży i dojdzie tutaj wypełnienie, to ona będzie wyglądała naprawdę fajnie. No tak, kończymy, czyli wbijamy w pierwsze oczko. Jeżeli nie jesteście pewni, które to jest, policzcie sobie od tyłu. To powinno być 48 oczek, 48 półsłupków, więc wystarczy tyle policzyć i wtedy ten ostatni to jest pierwszy. Robimy tak jak wcześniej, oczko ścisłe. I tak jak wcześniej, obcinamy i zmieniamy kolor. Teraz do ręki bierzemy jaśniejszy niebieski i to samo co wcześniej, czyli pętelka, i wbijamy się w innym miejscu. Hopka, powstaje z tego półsłupeczek od razu. I teraz robimy 1, 2, 3, 4, 5. I dopiero w szóstym dodajemy i tak dookoła rzędu. Ok, rząd skończony. Nieźle się tutaj fałduje, ale zobaczcie, jak ja złożę. Widzicie, jak to ładnie wygląda? Mega, nie? Ok, i tak jak przy poprzedniej przemianie koloru, robimy dokładnie to samo. Nie wbijamy się tu, tylko wbijamy się w to oczko jakby poprzedzające półsłupek. Robimy oczko ścisłe, do tego oczko łańcuszka i tak samo liczymy to jako pierwsze, czyli 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 i dopiero w siódmym robimy dodawanie. Potem zmienimy, po tym kolorze zmieniamy na zielony. Przy zielonym robimy dokładnie to samo, w sensie początek, jak i koniec. Dodajemy co 7 oraz co 8. Później bierzemy żółty kolor i tam dodajemy co 9 oraz 10. Później bierzemy kolejny kolor, tam dodajemy co 11 oraz co 12. I na końcu bierzemy czerwony kolor i tam robimy
co 13 i 14, tak? Czyli tu było 6, tu będzie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tak? Więc myślę, że możemy się spotkać już na spokojnie na końcu tego czerwonego. Tam Wam pokażę zszywanie tutaj, wypełnienie i zakończenie naszej tęczy. Oczywiście możecie użyć mniej kolorów. Ja stwierdziłam, że zrobię tak, jak jest to przy standardowej tęczy, czyli będzie ich 7 grubo, bo ona naprawdę będzie rosła. Tak jak mówiłam, zaczynałam od 24, a tu na samym końcu, na obrzeżu, tam gdzie będzie czerwony kolor, tam będzie aż 128 oczek. Wyobrażacie sobie to przerabianie? Masakra, co nie? No to jak? Wszystko będzie podpisane, więc spotykamy się na końcu już tego koloru, który chcecie tak naprawdę, bo zszywanie będzie wyglądało tak samo przy każdym z tych kolorów, przy każdej ilości, więc tam się spotykamy. Ok, 14 rzędów. Widzicie, co tu się stało? Jaka magia. 14 rzędów, aktualnie w rzędzie mam 128 oczek, 128 pupsów. Z drugiej strony wystają tutaj nitki w momencie, kiedy zmieniałam kolor, ale to nie jest istotne, bo to będzie wszystko w środku. Składamy na pół w miejscu, gdzie skończyliśmy. Obcinamy. Ja mam obcięte tak, że to jest dwa razy ta tęcza. Ja wam pokażę. Przyłożę, to jest raz, drugi raz. Coś mi się tutaj zapętało. I trochę. Więc powinno na luziku starczyć. Wyjmuję to. Oczywiście zakańczam tak jak poprzednie wszystkie rzędy oczkiem ścisłym. Hopka. I co robię? Składam na pół. I na przemian. Wkładam raz tu, raz z drugiej strony. Dzięki temu będzie nam się to ładnie łączyło. Patrzę, gdzie tutaj jest to dalej. I na przemian. Hopka. Słuchaj, bo babcia sama przyszła. Tak? Widzicie to? Hopka. Znowu łączę dwa. I tak do końca. Okej, tutaj zostawiam przestrzeń na wypełnienie i zaraz będziemy jeszcze środek zszywać. Okej, jeszcze nie jest do końca wypełniona, no bo jeszcze została nam tutaj przestrzeń. Ja sobie tu wyjęłam tą nitkę, ale myślę, że zaraz ją będę gdzieś chowała. Tą nitkę możemy sobie spokojnie tu wbić, tak żeby igła nam wyszła środkiem. Widać, że jest jeszcze niewypełnione, bo odstaje. Ok, to można obciąć, można schować, naprawdę bez problemu. Ale co ja muszę zrobić?
ja muszę wyjąć sobie fioletową nitkę albo dowiązać nową. Teraz dowiążemy pewnie troszkę. Hopka. Okej, oczywiście igła w ruch. I albo tym, co tu mamy, albo tym, co tu ucięliśmy już. Nie pamiętam, ile tu jest ta druga, chyba jest taka króciutka. No, mam trochę za krótkie, więc nie dam rady. Okej, więc wbijam się po prostu. Mogę sobie tutaj na końcu zrobić supełek, ale tak naprawdę to nie da dużo. Później po prostu zwiążemy to z tym, co mamy tutaj. O, słońce wyszło. Okej, trochę się w złym miejscu wbiłam, ale zaraz damy radę sobie z tym. Przejdę tu. Po prostu zszywamy niczym nadzwyczajnym tutaj. Łączymy brzegi. Oczywiście tak, żeby nie wyszło na to wypełnienie. Jeszcze sobie za chwilę tu dopcham. A wy możecie zszywać dalej. Pamiętamy tylko, żeby to było równo, tak żeby było to w dobrym miejscu. Trochę jak banan wygląda, prawda? Okej. Zaraz się spotykamy na końcu zszycia i wypełnienia. Okej. Nitka schowana. Odcinam ją i powstała nam, trochę nie ułożyło się wypełnienie w środku, ale jest, jest tęcza, piękna tęcza, ma środek i boczki. Jak? Było ciężko? Myślę, że nie. Dzięki, że dziergałeś ze mną. Koniecznie pochwal się swoją tęczą. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zostaw je w komentarzu albo napisz na moim Instagramie. Postaram się rozwiązać ten problem. No to co? Do następnego dziergania. Pamiętajcie o subskrypcji, dajcie kciuka w górę i dzwoneczek, aby przypominał o aktywności na moim koncie. Dzięki jeszcze raz. Pa!